dzisiaj też od my rano idziemy na trasę, a one są od 10 tych rzeczy. Ale macie bezpłatne zwiedzanie. Wjeżdżamy w tak zwaną Dolinę Wodącej. Wodące na Jurze to są doliny, gdzie nic nie żadna woda. No, mamy łagodny zjazd, ale niestety śnieg jest do niczego. Mokry. Tu się zatrzymujemy. Jedźcie dalej. Jedźcie działo spokojnie, aż do doliny wyjedziecie. Spotkaliśmy szlak od Wignia, zakowany kolorem czerwonym. Ale my nie pójdziemy nim, tylko pójdziemy dalej szlakiem niebieskim. Ponieważ tak, szlak zielony w jaskiniowców, tak strzałka wskazuje, jest tam, do góry, do tych szlaków. My na nartach tego nie pokonamy, w związku z tym jest to szlak pieszy. My musimy wybrać warianty nadkarskie. Tak je będziemy wybierać, idziemy sobie dalej. Jak widać, jest to pętla, tak? Tu do góry idzie zielony jaskiniowców i tak. No i dotarliśmy pod skałę Wiśnik. Ale to było kiedyś. Leonardo! Uśmiechnij się tu! Też tam granica przebiega, właśnie tam wyklejo. Kolejny przystanek w połowie drogi. Ostatni zjazd na dzisiejszej trasie, ale śnieg nie niesie, mokry. No, jedzie koleżanka z Wrocławia. Za nią kolega Janek, też z Wrocławia. I Hania z Warszawy w obiektywie. No, wam to jedzie jeszcze. Małgosia z Krakowa, proszę. Michał Oleś, Zawiercie. Sofia, Bielsko-Biała. Dziękuję.
trochę luźniej, lekko kolana ugiąć. No i mamy katastrofę. No bez twarzy. No i pomału kończymy dzisiejszą wycieczkę. Za chwilę ostatnia prosta w lewo do schroniska. Zaczynamy drugi rajd ogólnopolskiego 53. rajdu narciarskiego po Jurze. 30 osób na trasie, minus 3, temperatura powietrza, śniegu trochę dosypało. Ja powiem, nieważne ile rajd osób zaczyna, ale ważne ile skończy. Dobra. Idziemy w stronę Złożeńca. Będzie dziesiątki w życiu. No, pewnie tak. To trzeba zaprawić się do tego. Dasz radę. Uważaj, położył ci się. Bokiem. Dobra, siedź spokojnie, on cię minie. Dobra, śmiało i mijaj go z boku jak to. No śmiało, Haniu, śmiało! Na dole się wypłaszcza, także cię wyhamuje. Przynajmniej jak 4 osoby zrobią, czyli zaraz zostaniemy. I dotarliśmy pod Brzuchacką skałę. Wie tylko idą? A, wy zostajecie. A los macie? No i wyjeżdżamy ze wsi Ryczów. Herbatka, bułeczki i przerwa tuż za Ryczowem. Świetne dwie waty wybudowane za unijne pieniądze. I to jest tylko połowa trasy. Podchodzimy na wzgórza od Woli Kocikowej.
I w tle zamek w Podzamczu. No był piękny kawałek zjazdu, szybko się jechało, no ale reszta grupy coś tam niemrawo się ciągnie. Ogolony zwierz tu za nami jedzie. Prawda? Zawsze podziwiałem Basię, z jakim wdziękiem ona to robi. Ale patrz jak ładnie wstaje. Tak, kolanka. Tak. Trasę w śniegu. Bo jestem poza Warszawą, więc pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, Elisabeth. Cały dzień na szakła, wieczorem mało mia blask. Chociaż nieraz w brzuchu pusto, zawsze sobie radę dam. Świn przyniosło, zostań w księżycu, zostań. Pozwól się jeszcze pozwól. Trudne jest każde z rosa, licho ten świt przyniosło. Fajny bardzo jest, oj! Księżyc szedł z dzisiaj czarny jak dzieci. Białego świerki zakrywały. Na zimowy sen obu niedźwiedzic i na wozy. Wielki i mały, zostań.
zostań księżycu, zostań. Pozwól się, że budzi i że mu się bałem, że o świcie może być mnie pięknie. Zostań księżycu, zostań. Pozwól się jeszcze pozwól. Trudne jest każde zostań i ma ten świt przyniosło. Zostań księżycu, zostań. Pozwól się jeszcze pozwól. Trudne jest każde zostań i ma ten świt przyniosło. Listki zbierasz? Listki? Weź sobie tam. Zaczęło się, dzielą prażonkami. Bardzo dobre, super. Te kulaki mogą być. Nie, spokojnie, proszę sobie wziąć. 18 lat, 2 dni i nocka, ciemna jak atrament, potem łzy rozstania, żłobią złotą ramę, serce me zadrzało, zawirował, zawirował świat, że ja wtedy miałem 18 lat. Nie komentują. W kołysząc czarę życia słodził, byliśmy szczęśliwi, zakochani młodzi. Serce me zadrżało, zawirował, zawirował świat, cóż ja wtedy miałem. Dziesiąty trzeci rajd narciarski po Jurze, dzień trzeci. Wychodzimy w stronę zamku Udusz. Wszyscy się uśmiechają, są zadowoleni. Za godzinę już będą mniej zadowoleni. I przechodzimy w cieniu warowni.
Następna! Ucieka! Nadewa! Nadewa! Spoko idzie. Wrócimy żółtym chyba. Tak, my przyjechali. Można do Cisowej, nie? Przebić się. Nie. Tu muszę iść tam i tam zrobię kółko. Aha. I wyjdę tam przez pole. Na koniec wsi znowu, wiesz? No, trzeba uważać, tak. Wsiądziesz jedną darcę, to ci od razu... Zaraz ją wywali. Mówiłem. Jeszcze z tym śniegiem, nie? Ja cię. To nieprawdopodobne. Podstawowych dni w prawie tam. Gdzie w prawo? Ando się znajdzie, nie? I tam, ja. Koniec świata, prawie wszystką kiełbasę zjadły głodomory, no rany boskie, no. Został tylko suchy chleb dla konia. Ja jadłem, jedną zjadłem. Ile tych ludzi tam idzie? No, dobrze? Wichura się zrobiła. No idzie towarzystwo, idzie pod wiatr. Porwisty. Daleko jeszcze? Jeszcze 2 kilometry. Kurde, no i mówiła dziewczyna też 2. No. Jeszcze kilometr.
starostwo powiatowe w Zawierciu. Przedstawicielem starostwa jest tu kolega z Wydziału Promocji, bo to ten wyczas jest między mną a starostwą. I co tutaj zostanie zaakceptowane przez Wydział Promocji pozytywnie, to już łatwiej starość się też zaakceptować. Także to jest tak, można powiedzieć. Bardzo ważna też inicjatywa starostwa, żeby wspierać nas, bo my promujemy ten powiat, promujemy to piękno tego powiatu, w związku z tym powinniśmy również wsparcie. Komisja Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego, tutaj mamy przedstawicielkę Małgosię i ta komisja również w tym roku, a jeszcze przepraszam, Waldek. Mamy mocną tutaj reprezentację Komisji Turystyki Narciarskiej Zarządu Głównego, co tym bardziej podnosi mnie na duchu i bardzo mnie cieszy. No i oczywiście wsparcie też dzięki tu Małgosi. Ja powiem, że to jest tak samo, to znaczy analogicznie, że komisja wnioskuje do Zarządu Głównego, żeby was wspierał i Zarząd Główny. No właśnie, od czego się zaczyna? Od komisji właśnie. Od komisji, bo jeżeli nie ma podpisu przewodniczącego komisji, to Zarząd Główny automatycznie nie przyzna. Bo musi być po kolei akceptacja. Komisja musi uznać, że warto dofinansować tą imprezę, że to no będzie to jakaś impreza, która przyciągnie i pozostawi w pamięci jakieś miłe wspomnienia u uczestników tej imprezy. Związek Gmin Jurajskich tutaj wspiera nas w postaci dostarczenia różnych materiałów reklamowych, informacyjnych, które tutaj za chwilę każdy z was otrzyma i będzie mógł w długie jesienne, zimowe wieczory studiować i snuć plany na następne wizyty na terenie naszej Jury Krakowsko-Częstochowskiej. W ostatniej chwili jeszcze udało mi się zamek zmobilizować, spółkę Zamek. Te mapki, które otrzymaliście tutaj gminne ogrodzieniec, to jest właśnie dar spółki Zamek. To jest firma biznesowa, więc nie można tak sobie rozdawać wszystko, bo ta pana nadzorcza by musiała podjąć decyzję. Moi drodzy, to są ci te instytucje, które są bardzo ważne, bo wspierają nas, wspierają finansowo. Natomiast rajd nie odbyłby się bez pracy naszych działaczy, bez pracy naszych koleżanek i kolegów. I tutaj tak, na początek wyróżnię, bo przypomnę, Leszek, który prowadzi trasy. Marcin, który prowadzi trasy. Jeszcze jutro będzie prowadził, także też wkład pracy ma w organizację tej naszej imprezy. Oprócz prowadzenia jest jeszcze do zrobienia wiele innych rzeczy, jak się przekonaliście. I tu Władek Szwaciński, wiceprezes oddziału wszelkie ogniska, grille, prażonki, to jest jego specjalność. Także ognia się nie boi i to mu wszystko wychodzi. No i nasze wspaniałe dziewczyny, które swoją bezpośrednią pracą przyczyniły się do tego, że powstały te potrawy. Czyli Ewa, Grażyna, Kasia, Jola. Przygotowanie po częstunku po to, żeby wam pokazać trochę też naszych potraw tradycyjnych na tym naszym terenie. No i żeby wasze podniebienia też skorzystały na tej wizycie na naszym terenie. Także to jest rajd, który organizowany jest przez oddział, ale kadra, która zajmuje się narciarstwem w Zawierciu, to jest głównie klub Ostańce. Cała kadra, która praktycznie, za wyjątkiem Leszka, który jest w klubie Trump, ale cała kadra pozostała, to skupiona jest w klubie Ostańce, bo kiedyś klub Ostańce działał na prawach Komisji Turystyki Narciarskiej oddziału zawierciańskiego.
Grażyna Mazur, tutaj mamy prezes Klubu Tańce, która tutaj też nas też pomaga nam realizować te imprezy. Właściwie nie chcę już dłużej gadać, bo chciałbym jeszcze, żebyście wy między sobą mieli czas porozmawiać, ale zanim przejdziemy do tego, to są takie chwile, że warto jakieś wręczyć oznaczenie naszym działaczom. Te, które dzisiaj mamy do wręczenia naszym działaczom, takie audytorium, taka duża grupa ludzi na pewno buduje takiego działacza. Jeszcze bardziej, jeszcze dłużej, bo te akurat związane są z przynależnością wieloletnią do PTTK-u. Tu zaczniemy od złotych, od 50 lat w PTTK-u. I takie 50 lat w PTTK-u. Leszku, odłóż ten sprzęt, bo to akurat ciebie dotyczy. To celuj go, dobra? Musisz celować się. Bardzo proszę tutaj. Sen 25. Jerzy Mazur. No znowu musicie się zmienić. Następny jest wieloletni działacz naszego oddziału, który już dorobił się takiej oznaki 50 lat oddziału. I jeszcze Jola Wójcik, jak zwykle cały czas coś robi, coś pracuje. Jola 25 lat. Jola 25 lat. Dobra, ja nie wiedziałem, że mam taką młodą dziewczynę. PTTK-u wypracował. Tyle o naszych działaczach, co miałem do wręczenia, a teraz wręczę wam dyplomy uczestnictwa w tym rajdzie i ja będę po kolei przyzywał i bardzo proszę podejść, tak uroczyście te dyplomy wam wręczymy. Przy okazji będzie to taka możliwość się poznania, przypomnienia sobie imienia, wizerunku, zapamiętania to może być na przyszłe wyjazdy, na przyszłe nie, żeby było więcej rąk. A i można bramki poprawić w domu i pokazać po tonym. Ani alfabetycznie, ani według listy, tak jak się ułożyły te problemy. Żeby nie było nie porozumień, że ktoś będzie na końcu, a ktoś inny na początku. Ogilska Małgorzata. Jest? Jest. Warszawa. No kto pomyślał, żeś taka mógł. Dyplom, warto mówię uczestnictwa i od razu materiały. Łojasiewicz Ostoja Anna Maria. Widera Zofia. Ostatni dzień rajdu.
Zjeżdżamy do Pilicy.